Wstań, bracie! Nie, dobra, stop, nie musicie iść do Prymarchy, już wszystko wyjaśniam. Na początku Space Marine wydawał mi się dość prostą grą, ale widocznie nie do końca tak jest, więc mam dla was kilka tipów, co by nie posądzili was o herezję. Tip numer 1. To, co wszyscy przegapiają w koopie, czyli skrzynki z przydatnymi znajdźkami. Podczas gry koopie zauważyłem, że większość ludzi bardzo często biegnie prosto do celu wyznaczonego przez misję. Jest to jednak błąd, bo nie dość, że na mapie ukryte są znajdźki, które potrzebne są do ulepszeń w zbrojowni, to większość nie zauważa też wtapiających się w tło skrzynek. Jeżeli gdziekolwiek na mapie znajdziecie kupę ciemnozielonych skrzynek z imperialnym orłem, to możecie je zniszczyć, wystarczy, że je uderzycie albo przerolujecie się przez nie. A w środku? W środku możecie znaleźć amunicję, steamy do leczenia albo nawet boosty do pancerza. Wszystkie te przedmioty bardzo ułatwią wam grę na wyższych poziomach trudności. Tip numer 2. Kontroler PS5 nie działa. Space Marine nie jest zwykłą strzelanką, a połączeniem walki na dystans i wręcz. W związku z tym wybór między myszą i klawiaturą opadem nie jest do końca oczywisty, bo każdy ma swoje zalety. Jeżeli jednak zdecydujemy się grać na padzie, to możemy natknąć się na pewien problem. W przypadku padów do PS5, gdy odpalimy grę na ustawieniach domyślnych, pad najzwyczajniej nie będzie działać. Tak było też w moim przypadku i rozwiązanie, które znalazłem, jest bardzo proste. Wystarczy otworzyć swoją bibliotekę Steam, znaleźć grę, wejść w jej właściwości i znaleźć opcję kontrolera. Tutaj musimy wyłączyć Steam Input. Steam Input na ogół jest bardzo dobry i pomaga w użytkowaniu pada w grach, które niekoniecznie mają tę opcję wbudowaną, ale w tym przypadku jest jednak na odwrót. Tip numer 3. Jak przetrwać dłużej w walce, czyli egzekucję? Podczas normalnej gry i walki, gdy dostajemy obrażenia, to najpierw tracimy pancerz i gdy on sięgnie zera, zaczynamy tracić punkty życia. Pancerz odnawia się samoistnie po jakimś czasie, ale życie niestety nie. Na wzór Bloodborne'a, kilka chwil po otrzymaniu obrażeń możemy jeszcze odzyskać trochę punktów życia, atakując przeciwników. Ilość możliwych do odzyskania punktów życia pokazuje nam biały fragment paska życia. Machanie mieczem na lewo i prawo jednak to nie jest dobry pomysł. Najlepszym rozwiązaniem jest skupienie się na parowaniu, egzekucjach i postrzałach. Te trzy opcje sprawiają, że przeciwnicy nie mogą nas uderzyć, a jednocześnie oddają cały biały pasek życia i jeden pasek pancerza. Nie bądźcie jednak zbyt chciwi z egzekucjami, bo jeżeli nie grozi wam utrata wszystkich punktów życia, to jest możliwość, że jeden z waszych kolegów ze składu może ocaleć dzięki temu jednemu paskowi pancerza. Tip numer 4. Jak mieć ładny pancerz, czy da się zrobić różowego Marinesa? Uzyskanie nowych elementów pancerza i wariantów kolorystycznych jest dość proste. Jeżeli chcecie zdobywać bardziej ozdobne elementy zbroi, to wystarczy wygrywać w operacjach albo w trybie PvP. Później wystarczy tylko pójść do zbrojowni i tam je założyć. Jeżeli chodzi o kolory jednak, to musimy je odblokować w herbach. Za część z nich trzeba zapłacić, bo są traktowane jako DLC, ale większość jest dostępna od razu. Jedyne, czego będziemy potrzebować, to punkty, które zdobywamy za granie, nieważne czy wygramy, czy przegramy. Jeżeli interesuje was konkretny zestaw kolorów, to wystarczy wejść w zakładkę zakonów, znaleźć zakon, który nam odpowiada i przytrzymać przycisk aktywacji na danym wariancie. To przeniesie nas do drzewka herbów. Tutaj mamy przegląd wszystkich zakonów w grze i jeżeli interesuje nas któryś konkretny set, to musimy odblokować wszystkie jego części. Wystarczy, że go wybierzemy i po lewej stronie będziemy klikać ikonkę za ikonką, płacąc za to oczywiście punktami. Tip numer 5. Szybka podróż w grze? W Space Marine jest szybka podróż. Tak, usłyszeliście dobrze. Tam się zdziwiłem, ale będąc na barce wojennej, wystarczy na kontrolerze wcisnąć touchpad albo tap na klawiaturze, by pojawiło się menu przeniesienia do konkretnych sekcji statku. Co prawda są tylko 3, ale bardzo przyspiesza to dostęp od zbrojowni do rozpoczęcia misji albo przeglądania logów, które już znaleźliśmy i których nam brakuje. Tip numer 6. Myśl dla Achievement Hunterów. Osiągnięcie, które jest bardzo nieintuicyjne. Jedno z najbardziej nieintuicyjnych osiągnięć, jakie widziałem w grach, odblokowałem zupełnie przypadkiem. Bez spoilerów, rozpoczynając pierwszą misję na trzeciej planecie w kampanii, musimy zlecieć z orbity na planetę używając tylko naszych plecaków odrzutowych, a planeta otoczona jest rozwalonymi statkami. Gra każe nam ominąć wszystkie przeszkody, a gdy w nie uderzamy, to tracimy życie. W związku z tym, że lubię się wygłupiać, to postanowiłem uderzyć we wszystko, co będzie we mnie leciało i sytuacja wygląda tak, że jeżeli uderzymy w 10 z tych przedmiotów, to wcale nie zginiemy, a dostaniemy osiągnięcie. Tip numer 7. Na czym skupiać się, gdy mamy dużo wrogów? Jeżeli macie trudności z radzeniem sobie z dużą falą przeciwników, to nie panikujcie. Wystarczy znaleźć miejsce, gdzie nie będziecie ostrzeliwani z każdej strony i skupić się na eliminacji największych i najsilniejszych celów.
chmary w Space Marine mają swoich dowódców i eliminacja jednego z takich dowódców sprawia, że osłabiamy albo od razu eliminujemy całą jego grupę. Najbardziej widoczne jest to u tyranidów, gdy pomniejsze karaluszki po prostu upadają. Oczywiście nie jest to wszystko takie łatwe i trzeba się zsynchronizować. Najlepiej, jeżeli jedna osoba skupi się na eliminacji tych dowódców. Taka osoba może grać snajperem, awangardą czy szturmowcem, a pozostali powinni starać się ułatwić jej to zadanie, ochraniając ich przed atakiem mniejszych stworów, czy używając swoich umiejętności specjalnych. Na dziś to by było ode mnie na tyle. Jeżeli znajdę jakieś inne użyteczne informacje, to postaram się przekazać je w następnym filmie. A jeżeli wy macie coś ciekawego, co ja przegapiłem, to śmiało piszcie w komentarzach. A teraz ku chwale Imperatora za Ultramar! Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.